Nasze oddziały wróciły z misji na Wyspach Kanaryjskich. Dowódca garnizonu odbiera defiladę swoich oddziałów, które wróciły z misji bojowej na Wyspach Kanaryjskich. Na przodzie idą oddziały pancerne i zmotoryzowane, a potem poszczególne rodzaje wojsk lądowych, komandosi, piechota morska, piechota, defilada. W defiladzie brały też udział lotnictwo, helikoptery. Widzimy oddalające się pojazdy już, żołnierzy. Którzy krokiem defiladowym opuszczają plac defilad. Zwartym żołnierskim krokiem oddziały pozdrawiają swojego dowódcę. Dumny ze swoich żołnierzy patrzy ojcowskim okiem na swoje wierne oddziały. Należy wspomnieć, że w ramach misji udało zdobyć się 6 nowych samolotów bojowych, które pewno wesprą swoją siłą ognia kolejne misje bojowe naszych wojsk. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia misja bojowa naszych oddziałów, że jeszcze nie raz będą broniły pokoju na całym świecie, dzięki czemu ich wartość bojowa będzie rosła z każdą kolejną misją. Przed nimi nowe zadania na nowych terenach, w górach, w dżungli, nad oceanem, w piaskach pustyni, w lasach centralnej Polski i nie tylko.